Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 41. odcinku odpowiedzi na pytania. No będę dzisiaj powoli, bo temperatura już szczęśliwie przekroczyła 36 stopni, więc przez 3 dni była poniżej 36, ale już przekroczyła, już 36 i 2 i 3 w tych granicach, więc jest lepiej. Apetytu dalej nie ma. Jedziemy. Od mojego ulubionego ucznia. Panie Piotrusiu, czy ilość przechodzi w jakość? Z punktu widzenia cybernetyki, podstawowego wzoru profesora Mazura, gdzie P równa się ni razy C razy A, w pewnym sensie tak. Ale wracając do szachów, no weźmy, zrobimy sobie, Maciusiu, taką krótką analizę rosyjskojęzycznych kanałów. Irena Barajewa. Irena Barajewa założyła kanał. Zaraz zobaczę, kiedy ona założyła kanał. Może mi się uda. Nie jest łatwo, ale spróbuję. Założyła kanał Informacje. Proszę bardzo. Założyła kanał w maju, o ile pamiętam. To zgin. A, 5 maja. Ma 3000, ma 305 tysięcy wyświetleń. Czyli tak, 1/3 tego, co ja. 3000, 305 tysięcy wyświetleń. Ja mam, przekroczyłem 1 000 000 z hakiem. No to no prawie 1/3 tego, co ja, czyli w 4 miesiące osiągnęła 3000, czy tyle wyświetleń, co ja w 2 lata, czyli maj do września, pół roku, 2 lata, 4 razy. No, jak widać, filmów ma tyle, ile ma. Filmów ma ze 30 czy 40. Są to filmy bardzo ładne, ale przejdziemy. Więc i ona ma subskrypcji 5090 kilka. Prawie 5100. A taki słynny Roman Owieczkin ma około 3000. Szkoła szachów Szuwałowa 16000. Arcymistrz Owieczkin ma, tak jak mówię, no około 3000, a doskonale to robi. Szachmat kanał 31 tysięcy. A, szkoła szachów Chessmaster 233 tysiące. Nie będę do tej szkoły szachów Chessmaster wracał, bo to szkoda słów. Do szachmat kanału też nie będę wracał, to też szkoda słów. Olusia Sołomachy też nie tknę. I spójrzmy teraz, porównajmy sobie filmy. Otóż na przykład Irenka. Irenka, no kto to jest? Śliczna kobieta. Śliczna kobieta, symetryczna buzia, długie włosy, średni dekolt, obroża na szyi jakaś taka. Jakby ktoś ją przywiązał do ściany, żeby za bardzo się nie pochylała. Prosta sylwetka, mówi spokojnym, równym głosem, nie denerwuje się, transmisji na żywo nie robi. Kilkanaście filmików nagrała. Bierzemy i ostatni film, 26 września, to chyba sprzed półtora dnia, ma już 4259 wyświetleń i 62 komentarze. A weźmy takiego Szipowa. Gdzie tu jest? Jest Szipowa. Też wczoraj nadawał z Pucharu Świata. 35 tysięcy wyświetleń, 425. A ile ma komentarzy? 16. 16 komentarzy do Pucharu Świata, gdzie grało dwóch Chińczyków, gdzie Radżabow z Wasierem Lagrafem. 16 komentarzy. A nasza Irenka? A nasza Irenka ma komentarzy 62. Mówię, porównuję ostatnie filmy. Weźmy jeszcze jakiś podobny film Awieczkina
z 22 sierpnia. No to taki. Skomentował partii coś podobnego. 806 wyświetleń, 6 komentarzy. Bardzo dobrą partię skomentował swoją z Wysynką. W wariancie Rosolima 6 komentarzy. Zamyka Świeżnikowa. Awiczkina, przepraszam. Szuwałowa zamykam, bo nie będę do niego patrzył. Więc tu my tu widzimy, że... A, no ten ma... A Irenka, co ma w komentarzach? No czytamy. Wspaniale, dostojnie. Cała klasa w tym, że równolegle komentuje. Proszę. Ilja Breżniew, podpis, zdjęcie Ilicza Breżniewa. Jakieś odpowiedź do tego, za takie komentarze. Jest drugi komentarz. To nie tylko korzystne dla amatorów, jednakże to, no i bardzo trudne dla gracza. No, nie, no tak, no mi to przychodzi z takim trudem, się od razu porównuje. Tutaj cały czas zachęcają do transmisji na żywo. Nowe wydanie czarującej Ireny. Najbardziej czarujący mistrz międzynarodowy. Ona mówi, fantastyczna partia, dzięki. Dzień dobry. No i tak idziemy te komentarze. Dzięki za czarnych. Och, ślicznotka. Jedziemy dalej. I tego nie oczekiwałem. Dawaj transmisję. Pozdrawiam. Przepiękna. Stawiam łapkę w górę. O, jest jakiś, czytam komentarze, 2 z 3 opisują wygląd. Oczywiście nigdy dziewczynek nie widzieli, dziewcząt nie widzieli i tak dalej, no. I takie komentarze, i takich komentarzy, i takich komentarzy, i... I do tego wracam. Więc wracam do tego, że jeżeli się wchodzi gdzieś na w liczbę wyświetleń, weźmy jeszcze wideo. Pierwszy film od najstarszego. Pierwszy film ma 5,9 tysięcy wyświetleń. Długi 3,4. Pierwszy film od razu 5,9 zdobył. Proszę bardzo. Nikt nie wiedział o tym 4 miesiące temu. Zobaczmy jeszcze, sortujemy od najpopularniejszych. Ja pokazuję, jak to się te martwe dusze proszę. 23 tysiące. Najpopularniejszy. Następny 18, 16, 14, 13 tysięcy, 11, 10, 10, 10, 10, 10. 10, 10, 10, 10. No to tak równo po 10. To tak się na Allegro zamawia. Po 10 tysięcy wyświetleń, po 10, po 10, po 10, po 10. A wykłady debiutowe tak mniej, gorzej się potraktowało. 3 miesiące temu 2,9 wyświetleń. I jest jedna rzecz. I druga rzecz. No trzeba spojrzeć, no, mistrzyni międzynarodowa. Nieźle grająca w szachy, nic jej nie umująca. Nieźle grająca w szachy nie zobaczyła, że tyle komentarzy nie można mieć. No trzeba wykonać analizę. Trzeba zobaczyć, że na radzieckich, bardzo popularnych serwerach szachowych tych komentarzy jest od kilku do kilkunastu, nie kilkadziesiąt. Więc jeżeli ktoś ma kilkadziesiąt komentarzy pod filmem szachowym, no to
Droga Irenko, no niestety zachodzi podejrzenie, że ktoś pomaga w tych komentarzach. I tyle, no. Przepraszam. Jeżeli ktoś ma tyle wyświetleń filmów, których jakoś, no, to nie jest tak, że Irena Barajewa jest najpiękniejszą kobietą na YouTubie, czy z pierwszej dziesiątki. Na YouTubie jest pełno różnych filmów. I to nie uroda przyciąga. Nie uroda przyciąga. Tym bardziej, że na przykład Fiona, czy Aleksandra Castaniuk, która była aktorką, modelką, też przepiękna kobieta, nie porównuje oczywiście. Takich wyświetleń i takich subskrypcji nie zdobywała, więc to nie jest na urodę, to nie jest na fachowość, bo fachowość jest całkiem przyzwoita, całkiem przyzwoite komentarze. Oglądałem niektóre filmy teoretyczne o debiutach, też mi się spodobały, tylko te martwe dusze. Jeszcze raz mówię, że i teraz mistrzyni Barajewa, on musi konsekwentnie do każdego filmu dodawać po kilkadziesiąt komentarzy, bo jak nie będzie, to nagle się zrobi przerwa. No jeżeli wszedłeś między wrony, musisz krakać między one. Jeżeli ktoś uzyskuje dużo komentarzy, to musi pod każdym filmem uzyskiwać dużo komentarzy. Jeżeli mu ręka drgnie i nagle nie zrobi dużej liczby wyświetleń, no to będzie dziwne. Ale te kanały, które tam pokazywałem, te co wspomniałem, te są nie... nie chodzi o Awieczkina czy o kanał Sipowa, ale tamte pozostałe też jak najbardziej na gogoleskiej nauce egzystują. Tak więc, Maciusiu, na to pytanie już odpowiedziałem, ale pociągnę temat jeszcze. Czy ilość przechodzi w jakość? No nie, no bo jeżeli się bierze od Mato Jelicza czy tam coś, to prędzej czy później ktoś zobaczy. O, weźmy przykład. Jest taka orkiestra, która przyjmuje skrzypaczki, wiolonczelistki, kontrabasistki, nie wiem tam, w mini. Podstawowa rzecz, żeby miały długie nogi, żeby były szczupłe. Tam coś akademią to nazywa, czy czymś, daje koncerty. Sam byłem na takim koncercie w sali kongresowej. W Chinach gdzieś występowali. I proszę sobie wpisać, proszę sobie wpisać w Google, znaczy w YouTube'a, chcece. I obejrzeć film, wpisać sobie w Google Wiktor Borge Follow Me. Co to jest chcece? Chcece. Okazuje się, że tam sopranistka chce dźwięk C, żeby ten pan, ten taki Schachermacher właśnie, to podał jej dźwięk C. Ona nie mówi, że chce dźwięk C, ona mówi chcece. I on się domyśla, bezbłędnie się domyśla i ten dźwięk C zagrywa na fortepianie. A w tym filmie o Wiktora Borge Follow Me sprzed 30 lat, scenka jest nagrana, czy więcej, bo film jest jeszcze czarno-biały, Wiktor Borge akompaniuje takiemu włoskiemu pieśniarzowi, czy nie wiem jak to powiedzieć, czy żeby go nie skrzywdzić, Sergio Grante, czy jakoś tak się nazywał, cała sala, olbrzymia, koncert, i wykonuje taki numer, że w pewnym momencie ten, tam już nie będę, numer jest fantastyczny, warto go obejrzeć, ale ten chyba operowy śpiewak prosi o dźwięk A. No i ten dźwięk A wycina z karteczki, wycina z nut i mu podaje. Ten mówi, że na fortepianie, no to bierze tę kartkę zdziwiony, kładzie mu z literką, z nutką A na fortepianie. I tam jest ten dźwięk
Tam jest numer z literką A, a tu jest numer z literką C. Czy to jest maski, czy to jest plagiat, czy nie? Proszę się zastanowić. Czy to jest plagiat, czy to jest nie plagiat? Oczywiście Wiktor Borge świetnie grał na fortepianie i ten tu Schachermacher też na fortepianie grywa. Ja pokazuję taki. Czy z tą literką C to jest maskirowka, czy nie? Moim zdaniem jest to maskirowka, to jest moje prywatne zdanie. Wiktor Borge ten numer wykonywał nieraz, bo jak miał 80 lat, to też wykonywał taką w Tivoli, grała dla niego, na Czardasza grał do spółki z flecistką Michaliną, jak ona się nazywała, duńska, taka świetna, nie pamiętam. I też prosił o dźwięk A i to też warto obejrzeć. Dostał dźwięk A od pierwszego skrzypka, od chusteczką zmierzył, przyłożył do fortepianu i to też był dźwięk A. Więc tam był dźwięk A, a tu dźwięk C. No może to jeden przypadek, ale pokazałem przykład. Bo gdyby ktoś obejrzał koncerty Wiktora Borge i posłuchał jego opowieści na stojąco przy fortepianie, mógłby zauważyć zbieżność z opowieści tutaj. Ale drugi przykład dam. Jeden z nowszych numerów to jest taki, że ten pan na fortepianie grał z kimś i tam grali na cztery ręce. Tak, na cztery ręce grywał z dwoma kolegami. Wiktor Borge z dwoma kolegami, jak się on nazywa? Jeden był taki Ormianin, a drugi był Hambro. Leonid Hambro, Lionel, jak oni mówili, Hambro. Grywał, jeszcze wykonywał ten Borge jeden numer. Numer wykonywał, a nawet ten sam utwór był. Żeby było śmieszniej, ten sam utwór, można sobie poszukać, spadał z krzesła. Spadał z krzesła nawet w wieku 80 lat, jak dawał koncerty, to jeszcze z tego krzesła spadał na podłogę, bo tam różne takie historie. Także proszę sobie porównać, czy to jest plagiat, czy nie. A to jest coś fantastycznego, widownia olbrzymia. I to, żeby powiedzieć dalej, no można pójść do spadania i do grania na te cztery ręce Liszta, Franciszka Liszta, nie pamiętam co i tam, węgierską rapsodię czy coś takiego grali. I przy tym spadaniu również spadał, ostatnio spada Joe. Kto to jest Joe? Joe to jest kolega, i Gudesmana, no taki taka parka, jeden na fortepianie, drugi na skrzypcach, proszę sobie obejrzeć. I on, ten Dżu teraz z jakąś kobietą gra i ta kobieta go spycha, tam różne takie rzeczy, numery robią. Dokładnie jak Wiktor Borge. Tudzież akurat nie Wiktor Borge, ale ten Dżu wykonuje numer na Rachmaninowa. Podobno Rachmaninow miał olbrzymie dłonie, ja mam malutkie. Rachmaninow miał olbrzymie, miał taki rozstęp palców, że mógł na fortepianie jakoś tak szeroko skrajnymi palcami chwycić, co normalny pianista nie umie. I ten Dżu wykonuje numer taki, że ma takie deseczki i deseczkami gra, a i Gudesman mu podaje. I można znaleźć film wcześniejszy, że był taki. Był taki, który tak robił. Czy to plagiat, czy nie. A przecież można powiedzieć, w czasie występu, że tutaj korzystamy z pomysłów, oddajemy honor Wiktorowi Borge, to po polsku można powiedzieć i po angielsku, niemiecku, rosyjsku, koreańsku, że oddajemy honor Wiktorowi Borge, że wykonujemy na motywach jego numer, że no, można powołać się na źródło. Czy to takie trudne. Jeszcze raz się pytam, czy to takie trudne. Moim zdaniem nie jest to takie trudne i warto z tego skorzystać. Czy przez to numer będzie mniej śmieszny? Nie. Czy te chcece
Także Maciusiu, przemyśl sobie to, co mówiłem. Myślę, że na pytanie odpowiedziałem wyczerpująco. Przechodzimy do odpowiedzi na inne pytania. Pytań się namnożyło, ten pan Przemysław, no mówię, że trzeba go zblokować. Pytania są niektóre ciekawe. Co to jest? Czego mi tu się nie przesuwa? Przesuwa się już. O! Pan Kot witał, to już pan witał, to już odpowiedziałem. Pan Kola, moja teoria jest taka, że pan Paweł to jest... Aha, to już odpowiadałem, jedziemy. Pan Przemysław Grabowski, raz mi się udało tak wygrać, pewnie dzięki filmom, pozdrawiam i dziękuję. Panie Przemysławie, takie słowa sprawiały mi największą radość. Jeżeli ja mogę czegoś nauczyć, jeżeli ja mogę coś pokazać i to się przyda, to ja się bardzo cieszę. Jak Państwo wiedzą, ten kanał prowadzę społecznie i się cieszę, że mogę przekazać, mam taką potrzebę mówienia różnych rzeczy o szachach, i ciągle mam takie wrażenie, że mówię za mało, więc jak ktoś z tego korzysta, to się bardzo cieszę. A, tu miałem dopowiedzieć panu Przemysławowi, że osobiście mu szkoda Szirowa. Z tym, że tak jak mówię, trzeba podkreślić, że to nie tylko Kasparow skrzywdził Szirowa. Tam Szirow tam próbował w sądach w Hiszpanii, ale nie wiem, dlaczego mu się nie udało. Sprawa moim zdaniem była czysta. A czemu sądy hiszpańskie tak się zachowały, to nie wiem, bo wtedy był reprezentantem Hiszpanii, mieszkał w Hiszpanii. Tam oczywiście ogromna rola Kramnika, bo zastanówmy się, kto na tym skorzystał. Na tym skorzystał Kramnik. Na szwindlu Kasparowa skorzystał Kramnik. Kramnik. Kto uważa Kramnika za 14 mistrza świata? A na przykład Szipow. A na przykład pan Makaryczew z małżonką, z tych, co w internecie mówią. Kto w Polsce go uważa? Proszę zajrzeć do polskiej Wikipedii. Co na ten temat pisze? Jest to, o ile pamiętam, to nie jest tak, że jest tylko to, ale jest to napisane mętnie, jakoby to się pokazuje, że to jakoby byłoby równorzędne. Tu Mistrzostwo Świata, które organizuje Międzynarodowa Federacja Szachowa między tym WC szachą. I tu nazwa WC nie jest taka naciągnięta, bo sam Kramnik potem, jak grał mecz z Topałowem, to w czasie partii kilkadziesiąt razy biegał do WC i tam był kolejny skandal, WC skandal. Jak ktoś będzie chciał, to opowiem. Kramnik kilkadziesiąt razy biegał do WC, więc ta nazwa WC szachy chyba nie była przypadkowa w czasie jednej partii. Jedziemy. Pan znowu, pan Przemysław. Miałem podobnie, ale goniec mi prowadził piony i król skakał jak królik. Pozdrawiam. No, panie Przemysł. Dziękuję, panie Piotrze. Musi pan uważać, bo jak będzie zainteresowanie serią Kaczoreczek Kosi... Aha, to prezesa telewizji, to już mówiłem. Tartakower w stylu Xaverego T. Przy takiej stracie to ja dżentelmeńsko się poddaję. No, pan się poddaje, ale te Angliki... Kiedyś byłem lepszego zdania o Anglikach, ale... Pan Króci to jest kandydatem. No, pan Króci jest bardzo zdolnym młodym szachistą. Pan Kur, ale szybka, fajna. Pan Kapitan, świetna partia. I znowu pan Przemysław. Spaski, Pietrosian i pan Piotr muszą liczyć warianty. No, muszą liczyć, ale pan Piotr liczy słabo. Pan F. Matma. Aha, to już było. Pozdrawiam cieplutko. Myślę, panie F. Matma, że spełniłem pana postulat. Bardzo się cieszę, jeżeli mogę. Pan Mirosław Pająk G bije F6. A! To to.
Goniec F6 to przy tym macie w trzecim ruchu. Brawo, panie Mirosław, pan taki leniwy. A nie, to 20 goniec F6. To panie Mirosławie, ja bardzo proszę, żeby pisać jakieś warianty. Goniec F6, wykrzyknik. Bardzo ciekawe. Ja chcę powiedzieć, że jeżeli ja wydawałem przez 14 lat gazetę i napisałem kilka książek, nie używałem znaków interpunkcyjnych. U mnie nie było wykrzykników, nie było znaków zapytania. Jeżeli ktoś robi wykrzyknik, to znaczy, że to jest doskonałe posunięcie, dwa wykrzykniki, wyśmienite. Ale ocena tego posunięcia jest taka sama jak każdego, które nie jest błędem. I tu trzeba, jestem, panie Mirosławie, jestem zwolennikiem, żeby napisać, dlaczego to jest dobre posunięcie. I jakieś uzasadnienie. Nawet jedno posunięcie bez oceny pozycji, czyli bez komentarza, i białe wygrywają, albo białe biorą jakość, czy tam coś, to no niewiele mówi. Dlatego zachęcam, panie Mirosławie, do mówienia więcej, do pisania więcej. No, pisze pan pierwszy chyba pana komentarz, a może no pan poświęci tę minutkę. To tak jak Igor Niemcow żartował sobie z jego widzów, że mu pisali i mówili dobry wiecz, zamiast dobry wieczór, bo oszczędzali 2 sekundy na 2 litery. Pan Przemysław. Teoria swoja, praktyka wygrywa. Dziękuję, pozdrawiam. Proszę państwa, praktyka. Praktyka, praktyka. Ci wszyscy rzemieślnicy, szachiści, co grają warianty komputerowe, to oni mają olbrzymią praktykę. Tłuką. Tłuką. Ja coś pokażę. Dawno, dawno temu ze 45 lat temu w szkole, w liceum numer 1 Czarnymi, Maciek Brudziński, świętej pamięci, prowadził klub. I tam z Włodkiem. Włodka pozdrawiam. Może Włodek już nie żyć, był trochę starszy ode mnie. Graliśmy partie błyskawiczne. I kiedy grałem Czarnymi, to wszystkie partie zaczynały się w taki sposób. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. I to już nie pamiętam, ale jeszcze wykonywałem takie posunięcia. Czyli robiliśmy 20 ruchów z przygotowania, bardzo głębokiego, a dopiero potem zaczynaliśmy grać. Jaki jest sens tego? No sens tego jest, że tę pozycję, i ktoś nie mówi, że ona jest skrzywiona, myśmy grali bardzo, bardzo wiele razy. Praktycznie mieliśmy ją obcykaną, więc mieliśmy przewagę nad tym, kto do tej pozycji dochodził i nic nie umiał, bo się na przykład przygotował do partii. Więc czołówka światowa bez tych artystów, którzy potrafią grać końcówki, jest niezwykle ograna, niezwykle obcykana. Oni grają na minutkę, na półtorej minutki, na pół minutki. Kiedyś grali na ICC, teraz grają na Chesscomie, na Lichesie grają, na Chess24. ICC jakoś tak poszło w niebyt, bo może za drogie było. Chociaż tym arcymistrzom dawało zniżki, tak, czy za darmo ich. Także to... I młodzież też, był taki polski zdolny junior, który tłukł w blicu wszystkich. Już teraz ma 20 kilka lat, nie będę podawał nazwiska. I pojechał na Mistrzostwo Europy i też tłukł. Ale trafił na Rosjan, którzy oprócz tego, że tłukli, to mieli trochę zrozumienia szachów i technikę gry i końcówki. I wszystkich tłukł, ale Rosjanie jego wytłukli i tam był koło 10 miejsca. Nie pamiętam. Że w pewnym momencie samo tłuczenie
nie wystarcza. W pewnym momencie no, są zawodnicy, którzy po skończeniu 30-35 lat przestają grać szachy, bo im się dają wyniki. To znaczy, że ich technika gry, ich strategia, ich zrozumienie nie dorastało ich przygotowaniu debiutowemu, praktyce i kombinowaniu. Można pokazać wielu fantastycznych zawodników, szczególnie z zachodu. Ja pokażę dwóch, Shirov, Morozewicz, którzy grali genialnie w szachy, ale których technika gry bardzo wysoka, ale była nieporównywalnie niższa do umiejętności taktycznych debiutowych, do ich wiedzy debiutowej. I teraz Morozewicz gra w go, trzeba trochę w brydża. Co robi Shirov, nie wiemy. Także to ataki Korchnoi, Smysłow, długo grali, Lasker. No, idziemy dalej. Pan Paweł, pozycja Trabocchetto. Tam chyba się pisze Trabocchetto przez jedno C, nie pamiętam, panie Pawle. To jest nazwisko, piszemy z dużej litery, tak. Chodziło o te pozycje. To od razu odpowiem, bo tam niektórzy do... A! No i oczywiście, o! Pozycja Trabocchetto, pozycja wzajemnego cugcwangu. Zaczynający przegrywa, dwa słowa. Rzeczywiście to jest ta pozycja, bardzo ważna pozycja, bo ona samodzielnie się zdarza. Mój junior wygrał pozycję Trabocchetto. A jak wygrał mój junior pozycję Trabocchetto? Bo przeciwnik mu pchnął piona z pierwszą czy drugą kategorią, on poszedł do przodu. I partia się skończyła. Ale ona jest powtarzalna, też poza tym daje dodatkową wiedzę o końcówkach pionkowych. Białe w cugcwangu, pan Paweł, dopisuje pan ekstrem. S, pozycja Trabocchetto, a jednak też przez 2C, to chyba tak się pisze, przez 2C. Wzajemny cugcwang zaczynający przegrywa, pozdrawiam z Kopenhagi. Pozdrawiam pana ekstrema z Kopenhagi. Bardzo się cieszę, że ktoś z Kopenhagi ogląda. Natomiast po to dałem, bo mówię, pewne wiadomości trzeba powtarzać. Pan Króci. Kto zaczyna, ten przegrywa, albo żeby było krócej, zaczynający przegrywa. Pozycja Trabocchetto, warto oglądać zakładkę z końcówkami. Warto oglądać, bo ja powtarzam. Ponieważ znajomość debiutów jest powszechna, umiejętności taktyczne są łatwe do trenowania, strategicznie przewagę zdobywa się powoli, więc albo się przewagę pozycyjną lub materialną realizuje w końcówce, więc warto umieć dać końcówki. Jeżeli się wie, że jakaś końcówka jest wygrana, to się do niej idzie. A jeżeli się nie wie, jaka jest ta końcówka, to człowiek się poci. Pan Przemysław. Panie Piotrze, życzę zdrowia i pozdrawiam spokojnie. Janek nam jeszcze odpali. No też myślę, że Janek nam jeszcze odpali, bo jego potencjalne możliwości są olbrzymie. Jednakże, tak jak mówię, trochę martwi mnie, że te debiuty mu trochę kuleją. Że problem sprzed 2 lat pozostał. Natomiast no, odpalał, to proszę bardzo, no, cios, jaki Janek ma, jest potworny. I to szczególnie w partiach z krótkim czasem ma. Natomiast zdrowie powoli mi wraca, tak jak mówię, 36,2, 36,3. To już jest coś, więc do poniedziałku może już dojdę do temperatury trochę wyższej. Pan kapitan też mi życzy, to się cieszę i dziękuję. Witam, można prosić o więcej partii Fischera. Panie kapitanie, prosić można. Prośbę spełnię, ale tu partia Fischera tak specjalnie nie poszła w górę. Mam jeszcze kilkaset partii Fischera przygotowanych. Tu też jest, do tego pytania wrócę. Pan Andrzej Felix. Oj, uwielbiam te pana żarty z tatuażem 10/10. Pozdrawiam szybkiego, pozdrawiam, do zdrowia. Dziękuję. Nie pisałem nic, panie Andrzeju, o tatuażach 10/10. No po prostu
jeżeli ktoś śpeci swoje ciało, panie Andrzeju, to powinien mieć jakąś korzyść, no. Powinien mieć korzyść. Co ja na to poradzę? No, to ja na przykład zastosowałem kiedyś taki numer, powtórzyłem numer Kasparowa. W czasie turnieju, ja opowiadałem, w czasie turnieju w Kudowie Zdroju, mój kolega z Warszawy, w zasadzie z Żyrardowa, nie wiem, czy partię z nim pokazywałem, czy nie, czy to ta partia, trochę się bał partii ze mną, mi tam dobrze szło w tej Kudowie, ale jakoś tak nas skojarzyli, więc musieliśmy mieć zbliżoną liczbę punktów, to było koło środka turnieju. I kiedy z panem Ciszewskim ze Szczecina, niestety zapomniałem imienia, z którym mieszkałem, przyszliśmy do sali gry, tam się szło kawałek przez Kudowę, spacerkiem się szło, zwykle się chodzi spacerkiem. I wchodziłem przez hol, to on tam na mnie czekał, więc pierwsze co zrobiłem, to energicznie podszedłem, podałem mu rękę i ścisnąłem go za rękę. To jest manewr psychologiczny. Drugie co zrobiłem, to czułem, że on chce do mnie coś mówić i czułem, że będzie mi proponował nieformalne remi. No ja nie bardzo lubię takiego nieformalne remi, a kolega do mnie mówi tak, no i co, gramy dzisiaj czy remisujemy? Co ciekawe, nigdy wcześniej z nim nie zremisowałem, ani w taki, ani w inny sposób, więc no to było nieuprawnione, była to taka chwila słabości. To też odpowiedziałem mu słowami Kasparowa, będziesz dobrze grał, to zremisujesz. I myślę, że to było zagranie psychologiczne, z mojej strony czyste, w odpowiedzi na jego niemoralną propozycję. Taką samą propozycję dostał Kasparow. Nie pamiętam, od kogo chodzi mi jedno nazwisko, ale nie jestem na 100% pewien, czy od tego, więc w mistrzostwach Związku Radzieckiego i odpowiedział, będziesz dobrze grał, to zremisujesz. Ani przeciwnik Kasparowa, ani mój nie grali dobrze. Więc tego typu walki psychologiczne mają jak najbardziej miejsce. No kiedyś widziałem, jak w czasie meczu Polska-Rumunii Rumunka Danusię Kusek kopała pod stołem. Danusia schowała nogi głęboko pod krzesło, a tamta jeszcze próbowała sięgnąć. Tudzież chyba Ignacy Nowak mi opowiadał, ale głowy nie daje. Był mistrz Polski, trener kadry kobiecej. Chyba Ignacy mi opowiadał, a może ktoś inny, a może Stefan Witkowski, nie pamiętam. Ale stawiałbym na Ignacego Nowaka, którego też oczywiście pozdrawiam tam w Poznaniu. Matematyczne jakieś tam rzeczy robi, informatyczne. To Hanna Ereńska-Radzewska grała partię z Polichroniadą. Arcymistrzyni Hanna Ereńska-Radzewska była zawodniczką totalną, wykorzystywała czas i często z tego powodu wpadała w niedoczas. I kiedyś już była w jakimś niedoczasie. Teraz pojęcie niedoczasu jest inne, bo się to daje po 30 sekund. Wtedy się tych 30 sekund nie dodawało, więc niedoczasy były głębsze, bo zostawało mniej niż 30 sekund na przykład na 10 posunięć, a nie 31 sekund na następne posunięcie. Więc była w głębokim doczasie. Co wtedy zrobiła zawodniczka Polichroniady? Zawodniczka Polichroniady ostentacyjnie wstała od stolika z takim, no że i krzesło i tam coś jeszcze jakieś dźwięki wydawało, poszła do bufetu, zamówiła kawę czy herbatę, już nie pamiętam, przyszła do herbaty raczej i głośno łyżeczką mieszała tę herbatę. W końcu skończyła,
nasza arcymistrzyni cały czas tak siedziała. I wtedy ta rumuńska przeciwniczka pyta się do naszej po rosyjsku: a tobie co? Kawusie czy herbatkę? No to na arcymistrzyni takiej tam głową czy ręką mówi, żeby jej dała spokój. A ta jeszcze raz. Co? Bo nie słyszała, nie dosłyszałam. Więc to widzicie Państwo, że nawet przy formach grzecznościowych mogą być. Tu od razu mogę powiedzieć, że pani Hanna Ereńska-Radzewska, pani arcymistrzyni, w pewnym sensie też była jakąś prekursorką mody szachowej. Tak jak widzieliśmy w tym roku na Mistrzostwach Rosji, jak zawodniczki i tak się teraz ubierają, to pani Hanna Radzewska, pani Hanna Ereńska, teraz Barlo, ona zawsze była modna, miała piękne suknie, fryzury, kapelusze miała. To jest, jakby to można powiedzieć, że pierwsza dama polskich szachów. I z panią Hanie pozdrawiam. Także o tej psychologii to można długo. Pan Flee Solution. O, bardzo dobry tekst, ja to czytałem. Muszę kiedyś przysiąść i oglądać wszystkie filmy na kanale. Oglądam regularnie, ale co mi YouTube podrzuci bez chronologii? Panie Flee, jak pan przysiądzie, to pan musi mieć kogoś, to panu będzie musiał jedzenie i picie donosić. I jeszcze inne czynności fizjologiczne, bo to potrwa. Natomiast zachęcam pana, żeby pan oglądał poprzez zakładki, czyli jak to oni mówią, playlisty, bo wtedy pan ogląda tematycznie i wtedy jedna partia, druga, trzecia utrwala się, powtarza się. Podobne idee zostaje w głowie i głębsze zrozumienie. Pan Przemysław, o dwa szwindle za dużo pozdrawiam, dziękuję. Pan Przemysław, co to był za debiut i obrona, ciekawe to było. No z panem Mulsenem to ja mam chyba minus 3, pozdrawiam, dziękuję. Panie Przemysławie, z panem Mulsenem gra mi się ciężko za każdym razem, jest bardzo ciężka walka, choć wynik tego nie pokazuje. To raz, dwa. Z panem mogę sobie pożartować, bo pan często zabiera głos. Pan Mulsen, nie pamiętam, żeby kiedykolwiek zabrał głos, więc nie odważyłem się, ale ten debiut chciałem nazwać debiut Mulsena, czy obrona Mulsena, nie pamiętam, czy obrona pana Mulsena. Także, bo to było bardzo, bardzo oryginalne, panie Przemysławie. Ale bałem się, że pan Mulsen może się poczuć urażony, bo prawda jest taka, że wbrew mojemu spokojowi czasami impulsywne komentarze daję i te komentarze mogłyby sprawiać wrażenie, że ja się z kogoś wyśmiewam. Nie, ja się z nikogo nie wyśmiewam. To znaczy, może niechcący, ale z siebie też się wyśmiewam i ze mnie można zażartować. Natomiast nie znam, tak jak mówię, poczucia humoru pana Mulsena, choć rozegraliśmy sporo partii, ponieważ nie widziałem jego wypowiedzi, więc ma prawo się nie wypowiadać. To nie o to chodzi, że go krytykuję, tylko powinienem nazwać debiutem Mulsena. Tak jak mówię, chociaż mam wynik bardzo dobry, ale każda partia jest dla mnie ciężka. Pan Kacper Biel. A pani Kacper, ja kolegę Biela, z którym pojechałem do Łodzi kiedyś zdawać egzamin z języka rosyjskiego na znajomość doskonałą. Czy to pana Kacprz, panie Kacprze, pana rodzina? Pojechaliśmy zdawać na znajomość doskonałą z języka rosyjskiego i nam się udało do jakiejś szkoły językowej dawno, dawno temu. Zielone ludziki, myślałem, że padnę. Czemu pan paść, panie Kacprze? Zielone ludziki to nie jest wynalazek rosyjski, przynajmniej to nie jest wynalazek pana prezydenta Władimira Putina. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, jak
to nazwać powstanie, rokosz, rebelię Żeligowskiego na Litwie. Kiedy to na Litwie zrobił powstanie, ogłosił samodzielność i zrobił referendum i przyłączył część Litwy do Polski, to były to zielone ludziki czy nie? Jeżeli nie, to polscy oficerowie dostawali rozkaz rzucenia munduru w 18 roku, poczucia się Ślązakami lub Wielkopolanami, udawali się tam i walczyli w powstaniach śląskich i wielkopolskich. Byli tam ochotnikami, nie w mundurach. A ci mieli, no teraz łatwiej kupić takie zielone harcerskie mundury, panie Kacprze. A i wcześniej takie rzeczy się działy. Ale o co chodzi z tymi zielonymi ludzikami, to ja już nie pamiętam. Próbowałem to znaleźć, panie Kacprze, nie udało mi się. Niestety, panie Kacprze, większość z panów, bo to panie prawie nie komentuję, większość z państwa nie podaje kontekstu. Nawet w wariantach nie podajecie kontekstu, mi się ciężko odnieść. Pan Przemysław, 4:5 na 6 i tylko dwutomowa literatura to już nie do przerobienia przez większość społeczeństwa polskiego. Panie Przemysławie, jak się wydaje książkę szachową, to trzeba na niej zarobić. Na książce szachowej jest ciężko zarobić. Najlepiej zarobić w języku angielskim. W języku rosyjskim jest duża sprzedaż, ale są wersje PDF-owe, że tak się wyrażę, nie będę tego rozwijał, więc się trudniej zarabia. Te angielskojęzyczne, ja widziałem literaturę. Ale jest olbrzymia literatura w tej chwili szachowa. Ale to tak nie schodzi. To tak nie schodzi, no. Więc trzeba zrobić, żeby to porządnie wyglądało. No o jeżu rzeczywiście można napisać mniej. To nie dotyczy, panie Przemysławie, tylko jeża i tylko szachów. Można pewne rzeczy napisać na jednej stronie, na kilku stronów, a się pisze na 300. Więc taka jest wymowa. Nieoficjalnie wybuchło, bo brakło piwa, przepraszam, kaszel nie jest związany z moim stanem zdrowia. Tylko się zakrztusiłem własną siną, co jest niebezpieczne. Pan Sebastian Widomski. Kiedy wznowi działalność Uniwersytetu Wyżej? Pozdrawiam. Pan Bartosz, dobrze wiedzieć, że tylko dla mnie kwestia jest ważna. Proszę państwa, no chcecie mnie zamordować. Już by powstała, żeby nie ten rotawirus, który mnie zaatakował. I nie chce mnie opuścić. Pokochał mnie. Pokochał mnie, chociaż z każdym dniem czuję się lepiej. Ale jeżeli człowiek siedzi w łóżku, albo co chwila przemieszcza się do innego pomieszczenia stałego w mieszkaniu, i głowa go jeszcze boli, tak przez 2 dni, a potem nic mu się nie chce, albo chce mu się na chwilę. No w tej chwili mi głowa przestała boleć, bo wypiłem kawy. Przez 4 dni miałem wstręt do kawy. Czy państwo to czujecie? Przez 4 dni miałem wstręt do kawy. To więc zlitujcie się nade mną, dajcie mi jeszcze jakąś szansę. Jeszcze mam jedną sprawę do załatwienia. Mniej więcej pewne rzeczy uregulowałem. Uregulowałem mój grafik zajęć. Uregulowałem grafik moich uczniów, których uczę przez Skype'a. Mam tam jeszcze 2 wolne miejsca, tak by jak ktoś chciał, to zachęcam. Jakby ktoś chciał, była koncepcja sobie robić zajęcia grupowe. Zajęcia grupowe również według stawki Polskiego Związku Szachowego dla trenera klasy mistrzowskiej. Ja tam mam stawkę trenera klasy mistrzowskiej, się czuję jako trener klasy mistrzowskiej, choć formalnie tego nie mam. Nie mam tytułu trenera klasy mistrzowskiej nadanego przez Polski Związek Szachowy, ale sam sobie taki tytuł mógłbym nadać. Polski Związek Szachowy ocenia, znaczy ustala raz w roku w komunikacie finansowym stawki typowe dla szkoleniowców szachowych i to jest stawka. I wtedy taką stawkę dzielimy przez liczbę uczestników. Jeszcze raz mówię, nie ma problemu, żeby robić raz w tygodniu zajęcia
grupowe, wtedy jak 5 osób zapłaci stawkę, to zapłacą po 1/5. 10 osób po 1/10. Jaka stawka jest napisana na liczesie, tego nie chcę rozwijać, bo to w tej chwili jest tylko pomocnicze. To w tej chwili jest pomocnicze, co mówię. Tematyka może być prosta, może być najnowszy stan teorii możemy omawiać, możemy... No chodzi o to, żeby osoby uczestniczące były wszystkie zainteresowane. No możemy się uczyć końcówek hetmańskich, końcówek wieżowych, strategię gry końcowej ogólnie rozumianą, czyli jak grać końcówki, żeby wszystkie końcówki umieć grać. No możemy omawiać typowe pozycje gry środkowej, izolowany pion hetmański. Elementy struktury karsbackiej, tam nie pokazałem, tam planów jest dużo, wiszące piony, jak grać, no. Strukturę Marocego, czy tam coś, no, czy typową pozycję z przewagami, i tam tych, i tak etc. Czy możemy twórczość jakiegoś szachisty pogłębiać, no nie wiem, bo wtedy też dodatkowe elementy są. Więc przy zajęciach grupowych przez Skype'a plus nagranie z filmu, że pozostanie, będzie można, ja mam coś takiego, co się nazywa FTP i na FTP mogę wystawić na tydzień, dać hasło, żeby sobie każdy ściągnął. I mam tam dodatkowe możliwości do ściągania, dobra. No bo jak jest większy zbiór, to nie można go wysłać listem elektronicznym. Pan Fly. A, pan Andrzej, wuj. A ja już zmartwiony siedziałem, jak nie widziałem filmów na kanale. Może jakaś seria Biały przeciw obronie sycylijskiej. No panie Andrzej, ponieważ mam wrzesień jest dla mnie ciężkim miesiącem. Mam mnóstwo pracy, prowadzę zajęcia, organizuję. Mam dużo spotkań, telefonów, które nie są specjalnie twórcze, ale czasochłonne. Więc nie mam nagranych filmów, tak ja sobie na wakacje nagrałem i wysyłałem z wyjazdów, tak nie miałem, no i jak mnie zmogło, panie Andrzeju, nie miałem siły wstać z łóżka, ani podejść do komputera, no to co miałem zrobić, panie Andrzeju? To nie było filmów. Jak drugiego dnia było trochę lepiej, to tam coś puściłem. Dzisiaj jest lepiej, to znowu coś puszczę. Pan Fly, Solution. Te niektóre uwagi są śmieszne i cenne. Wygląda jak zabawa w młotka. Od razu polubiłem za wywód z granatą. Panie Fly, ja się bardzo cieszę. No ja daję te porównania. Nie o to chodzi, żeby to było śmieszne, tylko żeby to było edukacyjne. Natomiast jak jest coś dłuższego, to co jakiś czas musi być rozluźniające, żeby poszło. Pan Przemysław Grabowski. Ojej, pan Przemysław tutaj straszne rzeczy napisał. Przemysławie, jedziemy. Kramnik był chyba najsłabszym mistrzem świata. Nie można tak mówić. Panie Przemysławie, ja nie grał bardzo dobre partie, natomiast i grał z wielką siłą i ogrywał, natomiast no w tych meczach pucharowych przegrywał te mecze prędzej czy później, tam kokosów nie zdziałał, tam raz mu lepiej poszło. Panie Przemysławie, ja po prostu nie cenię go jako człowieka. No nawet to mi się nie podoba, że mu Niemcy dali miejsce w tym turnieju pretendentów. Z Afryko, Niemcy mu dali, panie Przemysławie. Po prostu go nie cenię i w związku z tym jego partii nie pokazuję. Może jakaś przegrana się trafi. Natomiast obiektywnie trzeba powiedzieć, że w szachy grał bardzo dobrze. Nie można tak, panie Przemysławie, powiedzieć, że był najsłabszym. W ogóle nie można porównywać mistrzów świata. Obiektywnie najsłabsi byli Ewe i Steinitz. Ale Steinitz ile lat temu grał? Natomiast nie można porównywać w ogóle takich mistrzów świata, bo to jest... Nie mamy narzędzi do porównywania. No coś chciałem powiedzieć jeszcze o tym Kramniku.
To tak jak, a już wiem co chciałem, to tak jak z Brzechwą. Brzechwa genialne wiersze pisał. Fantastycznie posługiwał się słowem. Nie będę tego rozwijał, ale moim zdaniem jego wartości etyczne nie kwalifikują go do bycia patronem szkół podstawowych. Tyle. Jeszcze raz powtórzę, trzeba oddzielić. Brzechwa był fantastycznym poetą. Ale nie we wszystkim był fantastyczny. Jedziemy dalej. A Alohinowi to służby pomogły odejść z tego świata. Sprawa nigdy nie zostanie wyjaśniona. Taka mała Moskwa czy Smoleńsk. Znaczy, to zostawmy Moskwę i Smoleńsk, panie Przemysławie. Nie wiem, panie Przemysławie, czy to tak było. Prawda jest, że Alohin wtedy miał swoje lata. Życie miał ciężkie. Poza tym okresem przed drugim meczem z Ewą i krótkim meczem po, kiedy nie pił, nie palił, no to tak sobie nie żałował. Nie prowadził zdrowego życia. Trosk miał pełno, pełno nerwów, jeździł po tym świecie. Druga wojna światowa też na nim odcisnęła, że tam z jakiś, ja nie chcę oceniać, ale to, co on robił w czasie II wojny, było negatywnie oceniane przez szachistów. I nie był już w takich, no już nie grał tak dobrze w szachy, jak w latach 20. Więc myślę, że Botwinnikowi byłoby wygodniej wygrać z Alohinem mecz, chociaż z drugiej strony Rosjanie musieliby uznać Alohina za człowieka honoru według komunistycznych wzorców honoru, co mogło, z czym mogli mieć problemy, i z tej strony to rzeczywiście mogło być wygodne. Prawdopodobnie się nigdy o tym nie dowiemy. Myślę, że ponieważ Botwinnik pokonał Alohina już w 1938 roku, ile dobrze pamiętam, w turnieju Avro, to wygrałby mecz. Wygrałby mecz, miałby wsparcie. Młodszy, zdrowy, silny, a jeszcze jakby tam dodatkowe elementy wprowadzić. To. Bo ludzie radzieccy różne numery robili w czasie turniejów szachowych, to pewnie by wygrał. Natomiast z drugiej strony to było wygodne, bo, no bo byłby tym Botwinnik mistrzem świata, a wtedy mistrz świata był właścicielem tytułu mistrza świata. Wygodnie było, że jak Alohin umarł, to ten tytuł przejęła Międzynarodowa Federacja Szachowa w sposób naturalny. Z drugiej strony można by powiedzieć, że Capablanca miałby prawo do tytułu z Laskerem zagrać, ale jakoś tych dwóch gości już też wtedy nie było, więc tam zrobiło się naturalne bez królewie. I dobrze się stało, że Międzynarodowa Federacja Szachowa uporządkowała, bo mielibyśmy taką znowu odmianę WC Szachów. Pozdrawiam i dziękuję. Proszę. Pozdrowienia działają. Pan Piotr wraca nam do zdrowia. No powoli, z naciskiem jak na powoli. To się jako widzowie cieszymy. W tej partii widać ewolucję w szachach. To nie Morfi, który ogrywał w debiucie, a już konkretne końcówki. A jak to będzie za 100 lat? Debiut, środek, końcówka i może finish. Nie. Nie, bo mózg człowieka jest ograniczony. Mózg człowieka jest ograniczony i tak nie będzie, jedziemy dalej. Wszystkiego się nie może nauczyć. I znowu pan Przemysław. I bez komputera się dało policzyć. No dało się. Fakt, te filmy w sieci są różne. Fakt. Prawie politycznie, na przykład arcymistrz wygrywa symultanny z zawodnikami o niższym rankingu. Tak to i ja umiem, panie Przemysławie.
W Związku Radzieckim kodeks szachowy podawał, w Polsce tego nie było, podawał zasady rozgrywania symultan. Pisało jasno, że symultanista powinien mieć o dwie kategorie wyżej niż uczestnicy symultany. Czyli jak grają zawodnicy początkujący, to symultanę im powinien dawać szachista trzeciej kategorii. U nas były symultany kilkanaście lat temu, jak arcymistrzynie reprezentacji Polski jechały i jeździły do przedszkoli, o ile dobrze pamiętam. Czyli jak są zawodnicy trzeciej kategorii, to powinien dawać szachista pierwszej kategorii. Jeżeli są zawodnicy pierwszej kategorii, to powinien dawać symultanę mistrz. Arcymistrz powinien dawać symultany mistrzom. Też zależy od liczby szachownic. Kasparow dawał symultanę z zegarami na 4-6 szachownicach reprezentantom krajów i wygrywał. Ale jak były takie w Związku Radzieckim turnieje, gdzie kapitan drużyny dorosłej dawał symultanę dzieciom, grał 7 z tym jedną dziewczynką, to zdarzało się, że przegrywał z reprezentacją Moskwy czy Leningradu. To się zdarzało. To raz. Przykładowo, Adam Kuligowski, nie pamiętam kiedy, czy to był rok 75, czy 6, może 6, genialny polski szachista, fantastyczny mistrz Polski też oczywiście, to Adam Kuligowski przyjechał do Mistrzostwa Polski Juniorów, dał symultanę. Juniorom. Tamci juniorzy generalnie mieli pierwsze kategorie, bo to tak. I symultana szła bardzo dobrze. I nastąpił moment w symultanie, że zaczęły mu się walić pozycje. Bo przeciwnicy byli za silni. Bo przeciwnicy nie robili prostych, elementarnych błędów. Bo trzeba było ich ogrywać głębszą strategią. A na głębszą strategię symultanista nie ma czasu. Symultanista ogrywa automatyczną strategią i, a jeszcze on chyba grał na 50 czy 60 szachownicach. Kasparow, jak negocjowałem z nim warunki symultany w Warszawie, na 25. I to też nie zebraliśmy, bo mieliśmy tam około 10 polskich juniorów silnych, potem byli arcymistrzami. Robert Kępiński, Marcin, tam jeszcze paru. 5 juniorów z Warszawy, to było 15. Plus tam pan doktor Filipowicz, ambasadora włoskiego chyba przyprowadził. Ja przez koleżankę radną ściągnąłem ministra budownictwa, który teraz jest prezesem Narodowego Banku Polskiego obecnie. On też grał w szachy z Kasparowem. Był kolega nasz z ambasady rumuńskiej. Mieliśmy w AZS, jugosłowiańskiej, przepraszam. Tam ściągnęliśmy jakieś takie osoby. Więc to był, praktycznie grał on na 15 szachownicach, Kasparow, i olbrzymi wynik zrobił, to jest normalne. Karpow grywał w Koszalinie, jak pamiętam, też chyba na 20 szachownicach, czy 25, nie pamiętam. To musi być odpowiednio dobrane, więc symultany w Związku Radzieckim i w Rosji były trudne dla symultanistów, bo jak tam siadali młodzi czy starzy mistrzowie, to z nimi było ciężko, także symultany nie może dawać byle kto, byle komu, panie Przemysławie. No to po prostu musi być różnica o 2-3 kategorie w sile gry. Ale tu szacunek dla Magnusa i Hikaru, grają jak idzie i z równymi sobie. No oczywiście, że tak. Zainteresowanie większe niż świeżakami w Biedronce po ilości wyświetleń i super, bo to teoretycznie można się załapać. Szkoda, że nasze zdolne chłopaki 2700 nie skopiują tego pomysłu. Panie Przemysławie, proszę ich spróbować zachęcić. Myślę, że może pan wyszukać ich adresy elektroniczne i napisać.
Ja na ten temat ani tego komentować nie będę, ani zachęcać, bo to... Tylko, no nieważne. W ogóle to nie ma promocji szachów u nas. Patrz na przykład Małyszomania. Panie Przemysławie, a kto ma robić promocję szachów? Polski Związek Szachowy? Moim zdaniem zadanie Polskiego Związku Szachowego nie powinno polegać na promocji szachów. Polski Związek Szachowy powinien organizować cykl rozgrywek o Mistrzostwo Polski we wszelkich kategoriach wiekowych i wagowych i organizować wyjazdy wąskiej reprezentacji na imprezy mistrzowskie. Moim zdaniem z tego Polski Związek Szachowy wywiązuje się znakomicie. W moim odczuciu Polski Związek Szachowy wywiązuje się znakomicie. Polski Związek Szachowy robi więcej. Znalazł sponsorów dla wąskiej grupy czołówki. Teraz robi memoriał przepiórki, który kiedyś mecenas Dionizy Szyszko robił. W 1983 roku piękny turniej zrobił. Pozdrawiam pana Dionizego i jego syna Ignasia, o ile mnie widzicie, chłopaki. Zresztą z Ignasiem grałem w jednej drużynie, w Hutniku kiedyś. Także to no, Polski Związek Szachowy propaguje edukację przez szachy w szkole. No jest to promocja szachów. No jeżeli w każdej szkole, no nie w każdej szkole, a w każdym województwie, czy w każdej szkole jest możliwość promocji, panie Przemysławie, no to jest. No do telewizji szachy nie wejdą. To nie można mieć do nikogo pretensji. Kto to ma robić? No? Polski Związek Szachowy jeszcze parę rzeczy robi pożytecznych. Budżet ma, deficytu budżetowego nie robi. Także, panie Przemysławie, no kto to ma robić? No nie Polski Związek, no. Ktoś to musi robić. Generalnie kluby szachowe stoją na jednej osobie. Na jednej osobie, która ten klub prowadzi. No tak generalnie jest. I co na to poradzę? Jak ta osoba przestaje to robić, to i klub pada. Jedziemy dalej. Dla usprawiedliwienia to chińskich mistrzów nie zobaczymy w takiej roli. Panie Przemysławie, trzeba wziąć pod uwagę, że w szachy w Chinach grają ludzie, którzy nie nadają się do chińskich szachów. Takie panuje ogólne przekonanie. Dlatego tych szachistów chińskich grających w nasze szachy nie ma tak dużo. Tam grają w chińskie szachy. Nie będę tego rozwijał, mówiłem. Prawo za wielkim murem jest inne. Jest. Nie wierzę, by nie znalazło się trochę czasu dla kibica, ale kibic zawsze z boku. Symultany uliczne czy w szkołach z młodzieżą to takiego. Gra na ślepa to tylko Najdorf i Breyer i to z Wikipedii. Pozdrawiam. No nie, no nie tylko. Najdorf to robił po to, żeby informacja poszła w świat. Liczył, że dotrze do jego rodziny mieszkającej w getcie, żeby oni wiedzieli, że on żyje. Breyer to robił. Janusz Flesz był taki szachista, Janusz Flesz z Węgier. Koltanowski, Ryti, oni dawali takie symultany. Alochin potrafił dać symultany. Proszę Państwa, symultana na ślepo jest niezwykle męcząca dla symultanisty. To tak łatwo powiedzieć. Natomiast symultany uliczne. Od czasu do czasu, panie Przemysławie, w szkołach, w których prowadzimy zajęcia z okazji święta szkoły, ustawiam szachy, 2, 4, 6 kompletów. I tam podchodzą. Wcale nie ma takiego dużego zainteresowania, zapotrzebowania. Na kilkaset osób, które są, przyjdzie kilkanaście. Niektóre przyjdą po 2-3 razy, no bo jest możliwość, bo się nikt nie pcha. Także to nie robi wrażenia. Anatol swego czasu robił symultany. Pamiętam z arcymistrzem Robertem Kępińskim robiliśmy
W salonie bingo na Pradze robiliśmy symultane. Mieliśmy problemy z zebraniem chętnych uczestników, mimo że informacja szła kanałami szachowymi, nieszachowymi, więc to wcale nie jest takie proste. Poza tym, no jakby to powiedzieć panu, panie Przemysławie, żeby pan mi nieźle zrozumiał, ale ktoś ma coś za darmo, to nie zawsze to ceni. Mi się zdarzyło w jednej dzielni z Warszawy. Był festyn w szkole i tam współpracowałem z tą dzielnicą. Też robiłem takie stoisko szachowe miałem, gdzie tam grałem. Przyszła mama z chłopczykiem i mówi, pan cię nauczy grać. Ze mną wcześniej na ten temat nie rozmawiała. No co, pan cię nauczy grać, no coś pięknego. Pomijając już tam inne kwestie, ale no trudno nauczyć dziecko grać w szachy w kilka minut. A poza tym, dlaczego miałbym to robić, grać? Po czym pani była zdziwiona, że dziecko, odmówiłem dziecku dania pieczątki za zagranie ze mną. Tam takie pieczątki się zbierało i pobiegła na mnie na skargę, że nie dałem pieczątki za zagranie ze mną. A to jeszcze był taki festyn, że jak ktoś zebrał parę tych pieczątek, to mógł pójść do bufetu, pokazać te pieczątki i coś zjeść, albo do drugiego miejsca jakąś nagrodę odebrać za 10 pieczątek czy za 6, nie pamiętam. Pan cię nauczy grać. To nawet trudno skomentować, panie Przemysławie. Także, no bo tak domyślę do związków okręgowych czy do polskiego, to nie jest, okręgowe związki powinny robić cykl zawodów wojewódzkich. No wojewódzkich powinny robić. Jeżeli to robią, to spełniają swoje potrzeby. Tu chcę powiedzieć, że o ile Polski Związek Szachowy ma w miarę przyzwoity budżet ma. I to też jest zasługa zarządów. To o tyle wojewódzkie okręgi mają bardzo skromne budżety. Bardzo, bardzo skromne budżety mają. Pan Fox, kto zaczyna, ten przegrywa. Życzę zdrowia. Dziękuję, panie Fox. Cztery słowa. Można to powiedzieć krócej, to już wiemy. Pan Piotr Głaszyński. Moja propozycja nazwy przegrożacz. O. Przegrożać. Nie wiem, do czego to chodzi, panie Piotrze, ale ciekawa nazwa. Pan Sebastian Widomski. Witam, świetne analizy, może analizy kilku partii są słowa. Dziękuję i pozdrawiam. Odpowiadam na to pytanie, panie Sebastianie. Panie Sebastianie. Ja mam te partie, mam w tej chwili 650 partii w pamięci podręcznej. Są tam też partie smysłowa i gdzie tam nie zajrzę, stamtąd wybieram. Ale staram się, żeby było rozmaicenie, ponieważ na początku września dałem jakieś partie smysłowa, spróbuję dać. Partie smysłowa są, panie Sebastianie, jak najbardziej warte. Jak najbardziej warte. No ale w kolejce czekają. Pan Przemysław. A jaki był czas tej partii? Chyba po 10 minut, albo po 5, panie Przemysławie. Pozdrawiam pani, dziękuję. Chyba po 5 minut, no ale... Jak widać, w parę minut też można nieźle zagrać. Dalej, pan Przemysław chce nas zanudzić. Botwinnik to teoria i praktyka i nauka w jednym. Partia w granicy miniatury. Ostatnio chyba Aronian tak sobie kicał skoczkami. Pozdrawiam. Z tym botwinnikiem to nie taka prosta sprawa. Rzeczywiście on wprowadzał element naukowy do szachów. Rzeczywiście pracował doskonale i grał doskonale. Ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że z botwinnikiem mógł wygrać arcymistrz Kotow. Proszę wyciągnąć wnioski. Z botwinnikiem mógł wygrać arcymistrz Kotow ze względu na swój status zawodowy.
Nie rozwijam tego. Proszę wykonać analizę zdania i sobie wyciągnąć wnioski. I to grał pewnie amator czapki z głów. Ja po napadzie na hetmana podbałem takie cuda. Dziękuję, pozdrawiam. A skąd my wiemy, kto to był zawodnik o nazwisku Bir? Trzeba wziąć pod uwagę, że Szymon Winawer, jak przyjechał do Paryża, też był uznawany za Winawera, za amatora, nikt go nie znał i zagrał w turnieju tylko dlatego, że zrobi... On by w tym turnieju w Paryżu nie zagrał i by nie zyskał sławy, gdyby nie to, że mu zrobili dowcip i powiedzieli, że wpisowe, które było 100 franków, wynosi 1000. A on po prostu wyjął, zapłacił i musiał zagrać. I było wszystkim głupio, że go wszyscy ograją, a tu się okazało, że on wszystkich ograł. Także z tym Szymonem Winawerem to widzicie Państwo przypadek, żeby tamci nie zażartowali, to on by w tym turnieju w 1867 roku nie zagrał, co był chyba drugi za Steinitzem, nie pamiętam. Ale niedużo brakowało, żeby wygrał. Także to pan Raus, panie Piotrze, mawiał pan partię rok temu. Panie Raus, co ja na to poradzę? Gdybym miał 10 partii czy kilkanaście, no być może, panie Raus. A mam do pana pytanie, czy omawiałem inaczej, czy podobnie? Czułem, panie Raus, że tę partię chyba komentowałem, ja to czułem, ale nie mam na to siły. Wprowadziłem mechanizm, panie Raus, który mnie chroni przed tym, że mi się tak nie zdarzało. Wprowadziłem. I po prostu mam taki mechanizm, ale czasami mogę, od razu panu powiem, tak jak mam partie wybrane, tych silnych, tych mistrzów świata mam wybrane w specjalnym zbiorze, to potem z tego zbioru wybieram i przerzucam do zbioru podręcznego i z tamtego kasuję. A potem z tego zbioru podręcznego, jak partię skomentuję, to ją przerzucam do zbioru, co się nazywa archiwum, i z tego kasuję. I wtedy, no i mogę czasem tego zapomnieć, nie zrobić i tak, i może się powtórzyć, panie Raus. Także pan się nie przejmuje, proszę mi wybaczyć moją słabość. A może pan sprawdzić, czy mówiłem to samo, czy mówiłem coś innego. Bo kiedy znalazłem taką partię, nie pamiętam, Nowikow komentował w Informatorze i Nowikow komentował tam, chyba Nowikow komentował w New In Chess, skomentował inaczej. Bo tu wziął jakieś pieniądze i tu wziął jakieś pieniądze za to. Drobne. I potem Jaś Przewoźnik napisał na ten temat artykuł o tych dwóch komentarzach, porównał te komentarze. Ale uwaga, uwaga, Jaś Przewoźnik, doktor szachów, doktor psychologii, mistrz Polski, zapytał się mnie, czy ja się zgadzam, żeby on to moje odkrycie wykorzystał i napisał artykuł, oczywiście zacytował, że to ja znalazłem. Ja się zgodziłem. Jaś Przewoźnik w gazecie pana doktora Filipowicza, gdzie pan doktor Andrzej Filipowicz był redaktorem naczelnym, napisał, że to ja znalazłem, a on to komentuje. I to jest wzór do postępowania. Jeżeli się korzysta z cudzego pomysłu, z cudzej idei, w mniejszym czy większym stopniu, to wracamy do tego, co na początku mówiłem. Niechcący wracamy. To należy powiedzieć. Należy powiedzieć, że ja to widziałem u tego człowieka, bardzo mi się spodobało, ja to po swojemu opowiem. A niektóre moje myśli mogą być myślami tego człowieka. Znaczy niektóre moje wypowiedzi, powiedzmy. Także, bo to wbrew pozorom, to nie jest tak, że jak się coś usłyszy, to z człowieka można to wyrzucić i powiedzieć po swojemu. Także, jak Państwo widzą, wróciliśmy na początek. Tu oczywiście doktora Jana Przewoźnika pozdrawiam. O,
to jakby ktoś tam pytał, bo ktoś mnie pytał u pana doktora, tak, no tam, rzadko się widujemy obecnie, rzadko się widujemy, ale z mistrzynią grywał w jednej drużynie, a zdarzało się, że ze dwa razy udzieliliśmy mu gościny, kiedy załatwił jakieś sprawy w Warszawie i musiał zostać dłużej, tam dzień czy dwa, raz. Także to znajomość była taka, jaka była. Człowiek, jedyny chyba szachista z tytułem doktora szachów. To co będę mówił? No. Lubię Jasia, zawsze go lubiłem. Odpowiedziałem na wszystkie komentarze, więc wykonam czynność odświeżenia, czy mi ktoś czegoś nie skomentował w trakcie nagrywania filmu, bo niektórzy i tak złośliwie postępują. Nie. Nie? Tak naprawdę to miałem nadzieję, że mi ktoś skomentuje. To nulka i nulka. I bardzo przepraszam. Miało być krótko. Naprawdę bardzo przepraszam. Bo miało być krótko. Proszę Państwa, proszę mi wybaczyć, ale miało być krótko. Ale ja dziś wolno myślę, więc wolno mówię. Pozdrawiam, do zobaczenia w poniedziałek.